Hurtowni, która specjalizuje się w handlem książką, natomiast wśród wystawców gro z nich jest z innych kategorii, jak gry, jak zabawki i znaczek. Tak, historycznie zaczęło się od książki, natomiast już od dłuższego czasu zajmujemy się, mamy swoje ofercie zabawki, mamy swoje ofercie gry, artykuły papiernicze. Generalnie wynika to z potrzeb naszych klientów. Rozszerzają oni asortyment, biorąc pod uwagę sytuację rynkową, księgarnie to już nie tylko książki. Każdy z naszych klientów praktycznie rozszerza działalność o uzupełniające się artykuły. A biorąc pod uwagę czytelnictwo, myśli Pan, że te kategorie będą wypierać książki z księgarni, czy to będzie nadal asortyment uzupełniający? Generalnie powiedzmy to jest tak, że w zależności od możliwości lokalowych klienci starają się rozszerzać tę ofertę w mniejszym lub większym stopniu. Wiadomo, jeżeli chodzi o kwestie podręczników szkolnych, one przeszły na dotacje. W tej chwili większość księgarni już nie przypomina, nie jest to tylko stricte sensu tego, nie są to same książki. Do dyspozycji ich klienci to są ta sama grupa docelowa, mają zabawki. Wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, generalnie staramy się rozszerzać ten asortyment. A które kategorie w tych tutaj wymienionych jak gdyby odnotowują największe wzrosty? Mają Państwo taką przeprowadzoną analizę? Obserwują Państwo takie trendy? Generalnie oczywiście produkty reklamowe, które się reklamują w telewizji, one mają powiedzmy osobne piki sprzedaży. Natomiast największy taki naturalny wzrost to są gry planszowe. A coraz większy ten rynek, coraz bardziej dynamicznie się rozwija. Jeżeli chodzi o artykuły zabawkowe, sensu stricte, czy produkty licencyjne związane z filmami, a wszystko no, staramy się powiedzmy podążać za trendami, które powiedzmy, którym kieruje rynek. Ponieważ Państwo oferują te inne kategorie również, zastanawiam się, czy pozyskali Państwo także klientów z innych kategorii, czyli na przykład sklepy zabawkarskie, tudzież papiernicze. Jak najbardziej, działa to w obie strony. Staramy się sklepy zabawkowe obsłużyć nie tylko zabawkami, ale także inspirujemy im do wprowadzenia do swojej oferty książek, gdzie czujemy się jako specjaliści z racji historycznej działalności. Pomagamy im w doborze tego asortymentu. Też jest to ta sama grupa docelowa. Dziecko w tym przypadku ma do dyspozycji i książki, i kolorowanki, i zabawki. Tak to wygląda. I ostatnio rozszerzyliśmy portfolio naszych handlowców o dwóch specjalistów stricte z rynku zabawkowego. Dążymy do tego, żeby stać się hurtownią książkowo-zabawkowo-papierniczą. Czyli rozumiem, że taka synergia też tutaj działa w tę stronę, że sklepy zabawkarskie zaczęły wprowadzać do swoich sklepów również książki. Jak najbardziej. Tutaj czujemy się ekspertami, w dużej mierze pomagamy w doborze asortymentu i staramy się po prostu ten asortyment w sklepach zabawkowych rozszerzać. Do tej pory bali Państwo też o taką stronę edukacyjną Państwa klientów. Czy Państwo nadal kontynuują takie działania? Jak najbardziej. Staramy się zaszczepić ziarno edukacji dla naszych klientów. Chcemy, aby oni odnosili sukcesy. Dzięki temu też na pewno staramy się wspierać ich biznesy. A w tej chwili, w dniu dzisiejszym odbędzie się szkolenie prowadzone przez panią Magdalenę Kordoszewską, która jest wybitną specjalistką, jeżeli chodzi o rynek zabawek. Między innymi ona organizuje konkurs na zabawkę roku. Targi jesienne to troszkę już czas podsumowań tego roku, ale na pewno rozpoczęcie planów na przyszły. Czy Pan zechce nam uchylić robka tajemnicy? Co Ateneum planuje na 2018 rok? Na pewno ciągłe rozszerzanie asortymentu, dobór odpowiednich towarów do handlu, które umożliwią naszym klientom generację jak największych obrotów. Oczywiście wspieramy tutaj marketingowo naszych partnerów, staramy się ich edukować, oprócz takich szkoleń fizycznych także robimy materiały, które są dostępne przez internet.
A oprócz tego w tym roku rozpoczęliśmy budowę naszej siedziby. Mam nadzieję, że za półtorej roku będziemy rozmawiać z zupełnie innej perspektywy. Czyli rozumiem, że na wiosnę spotykamy się na kolejnej edycji targów. Jak najbardziej zapraszam. Możemy uchylić rąbka tajemnicy, w zasadzie już nie tajemnicy. Zostaliśmy jedynym, wyłącznym, oficjalnym dystrybutorem znanych i lubianych gier Smart Games. Smart Games to gry logiczne, zręcznościowe? Tak, przede wszystkim logiczne. Jedna z gier, Czerwony Kapturek, właśnie w zeszłym roku zdobyła nagrodę w Stanach Zjednoczonych jako najlepsza gra roku. I oczywiście będzie u nas w dystrybucji również. Postawiliśmy na słowo pisane tym razem. Mamy 6 nowych propozycji książkowych, 4 komiksy, mini encyklopedię wynalazcy, którą mamy tutaj na stole. Mini encyklopedię Był sobie człowiek. Odświeżyliśmy encyklopedię Było sobie życie. To jest duża książka, 228 stron, nowe ilustracje, nowe opisy. Bardzo dobrze się sprzedawała wcześniej, a chcieliśmy jeszcze ją troszeczkę dopracować, doszlifować, więc wydaje mi się, że bardzo fajny produkt, który można zaproponować na święta pod choinkę. Ale też widzę, że przy encyklopedii znajduje się jakaś płyta. Tak, zawsze staramy się, żeby klient poza słowem pisanym miał możliwość też obejrzenia czegoś, więc do wszystkich ofert książkowych na ostatniej okładce zawsze dodajemy przynajmniej godzinny film. Jeżeli mamy komiksy z serii Było sobie życie, no to staramy się, żeby to był jeden odcinek akurat z tej samej serii. Jeżeli człowiek, no to adekwatnie dodajemy książkę człowieka. Przy wynalazcach mamy nawet płytę 100-minutową, więc z takimi fajnymi ciekawostkami. Szczególny. Myślę, że chcielibyśmy polecić naszą taką bardzo świeżą nowość. Party Time, Znasz mnie. Jest to trzeci tytuł z całej serii Party Time. Gra zupełnie nowa, oddzielna, ale konwencja pozostaje ta sama, czyli świetnie się bawimy, jest bardzo dużo humoru, poznajemy naszych współgraczy, rodzinę, przyjaciół. Gra polega, bardzo szybciutko powiem na czym, polega na tym, że musimy odgadnąć na zadane pytanie, co ktoś miał na myśli. Czyli na przykład, nie wiem, co bym zrobiła, gdybym wygrała 1 000 000 złotych. I osoby piszą na ścieralnych karteczkach swoje odpowiedzi i osoba, która zadaje pytanie, wybiera swoją odpowiedź, która jej się najbardziej podoba, która jest dla niej najzabawniejsza. Także świetna zabawa dla starszych dzieci, dla dorosłych osób. Polecam szczególnie. I tak jak wspominałam, jest to już trzeci tytuł z całej serii Party Time. Dla młodszych dzieci polecam serię edukacyjną Brain Box. Świetna rzecz do nauczenia się koncentracji, spostrzegawczości. Mamy bardzo fajne wydanie, grube karty. Gra polega na tym, że musimy zapamiętać jak najwięcej szczegółów z danej karty. No i tak naprawdę karty zdobywamy wtedy, kiedy odpowiemy poprawnie na zadane pytanie. Marka BKids w Polsce może mniej znana, aczkolwiek warto podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych udział tejże marki w rynku to ponad 80%. Marka nosi w sobie znamiona nie dość, że bardzo ładnych zabawek, bardzo bezpiecznych, wykonanych z doskonałych komponentów. Jest atrakcyjna, widząc to oczami dziecka, można powiedzieć, że jest bardzo atrakcyjna dla dziecka. Relatywnie niedroga. W
tym sezonie w naszej ofercie pojawiły się dużo nowych tytułów, ale chciałbym powiedzieć tylko o dwóch. O nowej linii, o nowym produkcie Loteryjka. Loteryjka Rodzina jest to gra, nowość w sumie w naszej ofercie edukacyjnej, która do tej pory kojarzyła się między innymi z nauką języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji. Teraz wydaliśmy grę, kolejną z linii. Linia jest bardzo dobrze przyjmowana. Produkty z tej linii pozwalają dzieciom rozwijać koncentrację, spostrzegawczość, pamięć, a przy okazji pozwalają dzieciakom się naprawdę bardzo dobrze bawić. A dla starszych dzieci, że tak powiem młodzieży, bo od 10 do 15 lat, przygotowaliśmy serię kieszonkowców. To są bardzo fajne karcianki uczące wielu konkretnych umiejętności. Z matematyki uczymy procentów, ułamków, z języków obcych czasowników, przymiotników. A przy okazji gramy w gry. Przedstawiam Państwu Family Games. Najnowsze nasze produkty, które rozwijają, edukują, kształcą dzieci od 2 lat. Są to gry. Tak, zgadza się, są to gry edukacyjne. Od najmniejszej gry Zero, która jest bardzo fajną karcianką rozwijającą wszystkie zainteresowania dzieci. Podobna do Macao, gdzie dzieci dopasowują przedmioty bardzo szybko, zręcznościowy produkt. Drugim produktem od 3 lat są baloniki. Oczywiście wszystkie produkty nasze mają informację w języku polskim, która jest dodatkowo dołączona do każdego zestawu. W środku instrukcja, gdzie mogą dziadkowie czy rodzice wszystko się dowiedzieć. Dodatkowo jest QR kod, który pozwala szybko dotrzeć każdemu rodzicowi czy dzieciom w starszym wieku do informacji, jak grać. Bardzo prosta, szybkie, sprawne rozgrywki. Rebel jest wydawnictwem gier rodzinnych, w związku z tym całą naszą ofertę prezentujemy dla rodzin. Będą to gry, w których się będą bardzo dobrze bawiły dzieciaki, ale przede wszystkim wtedy, kiedy czas poświęcą im rodzice. Na początku pokażę Wam jeden z naszych największych hitów. Gra Doble, która na rynku jest już naprawdę dobrych paru lat. Jest rozpoznawalna, jest znana, jest grywana. W tym roku planujemy również jej promocję reklamową. W związku z tym jako produkt będzie bez wątpienia fantastycznym prezentem. Jeśli boicie się, że ta gra już jest u Waszych pociech, że znają ją, że grają, mamy kapitalną alternatywę. Alternatywą jest seria gier Cortex, które polegają na podobnej rzeczy. Powinniśmy się wykazać refleksem, prędkością, sprytem, spostrzegawczością, ale pozwala nam również rozwijać różnego rodzaju inne nasze umiejętności. Jest w grze 8 różnego rodzaju zadań. Najfajniejszym jest ten, jest to, że posiadamy w grze kilka kart z fakturami. Mają wyraźne struktury, a zadaniem graczy będzie rozpoznanie ich tylko poprzez dotyk. Czyli sensoryka. Dokładnie tak, przesempatyczna rzecz. Innym rodzajem zadań jest koordynacja ruchowo-wzrokowa, pamięć, spostrzegawczość, umiejętność zapamiętywania pewnych szczegółów. Wszystko to znajdziemy w tych dwóch malutkich pudełkach. Pierwszym przeznaczonym dla graczy w wieku od 8 lat, drugiej w młodszej wersji dla dzieciaków w wieku od 6 lat. Zapraszam oczywiście serdecznie, tytułów mamy całkiem sporo. Kilka dla przykładów. Mamy oparte tytuły na znanych już tutaj powieściach czy filmach, takie jak Godfather, Ojciec Chrzestny. Mamy tytuł Bloodborne, czyli dla miłośników konsol i gier konsolowych, świetnie znany tytuł w świecie mroku. Oraz Kanagawa, czyli coś dla miłośników Japonii, malunku, artystyki i pięknych pejzaży. Witam serdecznie. Jest to marka własna naszej firmy WPC, marka Strigo. Marka przeznaczona głównie dla młodszych użytkowników, dla dzieci. Możemy ją podzielić na dwie grupy. Grupę typowo użytkową do szkoły, czyli tak jak tutaj mamy ołówki, kredki, strugaczki, nożyczki.
Natomiast druga część to jest część taka kreatywna. Do produktów tych takich rekreacyjnych już, jak ja to nazywam, i odstresowujących zaliczamy piankę oczywiście, zaliczamy plastelinę magiczną, koraliki wodne, które są bardzo, bardzo ciekawym produktem, i farbki 3D. Na pewno pierwszym z produktów, który będziemy polecać, to jest zabawka roku z targów Kids Time w Kielcach. Zabawka, która w kategorii dla dzieci 0-3 zajęła pierwsze miejsce. Jest przepięknie wykonana, jest to zabawka marki Fatbrain Toys. Zabawka od 12 miesiąca życia. Ja może spróbuję ją trochę zademonstrować Państwu, jak wizualnie można zobaczyć, jak ona działa. Zabawka jest pełna kolorów. To, co jest bardzo ważne w firmie Fatbrain Toys i cała seria produktów dla dzieci w kategorii 0, tak naprawdę 2 lat, produkty mają elementy dwukolorowe. Jest to tak naprawdę z jednej strony bardzo prosty zabieg i powód, dlaczego jest to wykonane w ten sposób. Natomiast wielu rodziców nie ma o tym pojęcia i świadomości, ponieważ oko małego dziecka poszczególnego koloru nie widzi tak dokładnie. I sam ruch wkręcania się tego elementu, bądź w innym produkcie turlania na przykład piłki, jest mniej widoczny dla oka małego dziecka. Natomiast w momencie, kiedy każdy z tych elementów jest pokazany nam w dwóch kolorach, jak ja tutaj spróbuję puścić to, to widzimy, że bardziej widzimy moment obrotowy klocka, co bardziej przykuwa uwagę i wzrok naszego dziecka. Więc dla niego jest to znacznie interesująca zabawka, a dodatkowo rozwojową zabawką. Oczywiście produkty mają wypustki, gdzie rączkami dotykając wszystkie sensoryczne punkty nam rozwijają się w rączce. Także na pewno pierwszą rzeczą to jest Spin Again, zabawka roku. Thank you.